PiS przeciw płatnym parkingom przed szpitalem. Pomysł, aby przekształcić bezpłatne parkingi przed słupskim szpitalem w płatne, jest zły, uważają przedstawiciele słupskiego PiS. Będziemy zbierać podpisy pod protestem w tej sprawie, zapowiada Zbigniew Wojciechowicz, szef Prawa i Sprawiedliwości w Słupsku. Zbiórka podpisów rozpocznie się w najbliższą środę na parkingu przed szpitalem. Będzie trwała od godziny 11 do 13. Później zainteresowani będą mogli składać podpisy w siedzibie biura poselskiego Jolanty Szczypińskiej przy ulicy Lutosławskiego 33. Nowy słupski szpital był budowany nie tylko za pieniądze publiczne, ale także w części ze składek mieszkańców Słupska i regionu słupskiego. Dlatego wszyscy powinni mieć swobodny dostęp do parkingu szpitalnego. Poza tym wszyscy wiemy, jak długo czeka się na szpitalnym oddziale ratowniczym. Nie wyobrażam sobie, aby pacjenci mieli w takiej sytuacji jeszcze płacić za parking, dodaje Wojciechowicz. O pomyśle przekształcenia parkingu w płatny pisaliśmy w maju. Po naszej publikacji sprawą zajmowała się Rada Społeczna Szpitala. Radny wojewódzki Marek Biernacki, który jest zastępcą przewodniczącego, powiedział nam po tych obradach, że ten pomysł został odrzucony. Szpital będzie się teraz koncentrował na lepszym oznakowaniu parkingu. Niebezpieczna droga przez targowisko. Niewiele brakowało, a w sobotę trzylatek zginąłby pod kołami samochodu osobowego, który przejeżdżał przez targowisko przy ulicy Wolności w Słupsku. Do tego zdarzenia doszło około godziny 11:30, gdy wielu słupszczan robi tam weekendowe zakupy warzywne. Na własne oczy widziałam, jak trzylatek uciekł matce, gdy robiła zakupy na stoisku z warzywami, opowiada pani Sylwia. Pobiegł na drugą stronę w kierunku stoisk kwiatowych. W tym czasie drogą między stoiskami jechał samochód osobowy. Gdyby nie refleks pewnego mężczyzny, to dziecko wpadłoby pod koła. To zdarzenie wstrząsnęło nie tylko mną. Od razu zaczęłam się zastanawiać, czy samochody osobowe muszą jeździć w tym miejscu, mówi pani Sylwia. O tej sprawie rozmawialiśmy z Grażyną Bartosik, kierownikiem targowiska przy ulicy Wolności. Jak się okazuje, samochody osobowe, nie tylko dostawcze, jeżdżą przez środek targowiska, bo parking wewnętrzny usytuowany jest od strony ulicy Rejmonta. Aby z niego wyjechać, nie można zawrócić albo cofnąć. Trzeba przejechać przez targowisko. Nie ma żadnego ograniczenia. Mogą to robić wszystkie samochody. Innego rozwiązania nie przewidujemy, bo nie możemy zabronić klientom parkowania na naszym parkingu. Po prostu trzeba mieć szeroko otwarte oczy i zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas. Inne rozwiązanie nie wchodzi w rachubę, dodaje pani Bartosik. Tabliczki psu na budę. Przed naszymi blokami pojawiły się tabliczki informujące o zakazie wprowadzania psów na trawniki, mówi pan Włodzimierz ze Słupska. Spółdzielnia mieszkaniowa Kolejarz twierdzi, że postawiła je na wniosek części mieszkańców. Pan Włodzimierz mieszka na osiedlu Piastów w Słupsku. Regularnie wyprowadza psa na pobliskie trawniki. Jak twierdzi, zawsze po nim sprząta. Kilka dni temu zauważył, że na trawnikach w różnej części osiedla pojawiły się tabliczki informujące, że tam psów wprowadzać już nie wolno. Jestem przeciwny takim tabliczkom. Przecież psy muszą gdzieś się załatwić. Inna sprawa, że trzeba po nich sprzątać, twierdzi nasz czytelnik. Ale z tym jest już coraz lepiej. Często można już zobaczyć, jak właściciele psów schylają się i zbierają nieczystości. Zamiast stawiać tabliczki, spółdzielnia mogłaby przypominać lokatorom, że zwierzaki trzeba wyprowadzać na smyczy i że trzeba po nich sprzątać. Tomasz Pląska, prezes spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz, zapewnia, że tabliczki zostały postawione na wnioski mieszkańców okolicznych bloków. Spółdzielcy przychodzili do nas z pismami podpisanymi przez kilkunastu mieszkańców. Podobne głosy pojawiały się również na dorocznych walnych zgromadzeniach, mówi Tomasz Pląska, prezes Kolejarza. My zawsze przychylaliśmy się do tych próśb. Podzielam jednak częściowo opinię pana Władysława i mam obawy, czy takimi tabliczkami nie wylejemy dziecka z kąpielą. Coraz częściej przecież widać, że osoby sprzątają po swoich psach. Dodaje, że jeszcze nie słyszał głosów mieszkańców domagających się demontażu tabliczek. Jeśli jednak takie się pojawią, będziemy się starać znaleźć kompromisowe wyjście. Być może będzie nim postawienie dodatkowych koszy na psie odchody lub zamiana obecnych tabliczek na te informujące o obowiązku sprzątania po psie, mówi Tomasz Pląska.
Właściciele czworonogów, którzy mimo tabliczek wprowadzą psy na strawniki, nie mają się czego obawiać. Strażnicy miejscy mandatu im za to nie wręczą. My musimy respektować prawo miejscowe, a nie wewnętrzne przepisy spółdzielni. Od tego są administratorzy danych terenów, mówi Waldemar Fuchs, komendant Straży Miejskiej w Słupsku. Kiedyś podobne tabliczki były w Parku Kultury i Wypoczynku. Wówczas mogliśmy karać mandatami, bo zapis o nich znajdował się w uchwale Rady Miejskiej. Tymczasem tabliczki, które stoją na terenach spółdzielni Kolejarz, nie są znakami w rozumieniu kodeksu wykroczeń. Inna sprawa to kary za wyprowadzanie psów bez smyczy i niesprzątanie po nich. W tym wypadku strażnicy mogą karać, a mandaty nie są niskie. Osoba, która wyprowadzi psa bez smyczy, może zapłacić 200 zł kary. Natomiast 50 zł wynosi mandat za to, że nie posprzątamy odchodów po swoim pupilu. Rodzice Kajtka wdzięczni za pomoc dla ich synka. Dzięki pieniądzom, które zebrano na festynie, łatwiej nam będzie leczyć Kajtka w Hamburgu, mówią Agnieszka i Artur Świtoniowie ze Słupska. O Kajtku Świtoniu, niemal 5-letnim dziś chłopcu, piszemy od kilku lat. Chłopiec choruje na glejaka, groźny nowotwór lewego oka. Cierpi również na kilka innych schorzeń, które powodują, że leczenie chłopca jest skomplikowane i długotrwałe. Aby pomóc rodzinie Świtoniów, na początku czerwca ich znajomi offroadowcy z Ustki zorganizowali piknik rodzinny, z którego dochód przeznaczony był na leczenie malca. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi udało się zebrać 25 tysięcy złotych, cieszą się rodzice Kajtka. Obce nam osoby bardzo chętnie przekazywały fanty na licytację. Darów było tak dużo, że część z nich została i będzie licytowana przy kolejnej okazji. Nawet organizatorzy pikniku nie spodziewali się takiego odzewu ze strony zarówno darczyńców, jak i osób, które bawiły się razem z nimi. Rodzice Kajtka i sam chłopiec nie mogli niestety uczestniczyć w zabawie, ponieważ w tym czasie byli w Warszawie na sympozjum poświęconym leczeniu chorób, na które cierpi 5-latek. Możliwość leczenia syna zaproponowała nam klinika w Hamburgu. Oprócz niej jest jeszcze jedno miejsce, gdzie podejmują się leczenia glejaka. To jedna z klinik w Stanach Zjednoczonych, mówi Artur Świtoń, tata Kajetana. Koszt terapii w Niemczech to około 100 tysięcy euro. Dla nas to ogromna kwota. Wystąpimy do Narodowego Funduszu Zdrowia, by współfinansował terapię. Nie wiem jednak, jaka będzie jego odpowiedź. Pieniądze uzyskane podczas pikniku wystarczą na przeprowadzenie w Hamburgu niezbędnych badań i konsultacji. Nadal jednak będziemy zbierać pieniądze na leczenie naszego synka, zapowiada Agnieszka Świtoń. Kajtek poza chorobą rozwija się prawidłowo. Ma niewielkie problemy z mową, ale pracuje nad nią podczas spotkań z logopedą. Od września pójdzie do zerówki. Czytał Daniel Klusek.